Droga przy Żarowskim Cmentarzu Komunalnym doczekała się modernizacji. Wprawdzie wszystkie prace nie zostały jeszcze zakończone, ale remontowany odcinek drogowy zyskał już nową nawierzchnię asfaltową. Będzie komfortowo i bardziej bezpieczniej, zwłaszcza teraz, kiedy tuż przed świętem 1 listopada zrobi się tłoczniej i zwiększy się ruch. Ulica Spokojna w Żarowie, podobnie jak Boczna w Krukowie, zostały objęte dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego i są remontowane w ramach przebudowy dróg dojazdowych. Jest to przebudowa drogi dofinansowana przez Marszałka Dolnego Śląska z Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych. I myślę, że po wielu latach oczekiwania na przyzwoitą nawierzchnię dojazdową i do starej części cmentarza i do nowej i również do parkingów na tym łączniku tej drogi z Armii Krajowej, no przyszedł czas, żeby wykonać tę drogę już nawierzchni asfaltowej, bitumicznej. Chcemy, żeby te prace były zakończone do połowy października, tak żeby nie było kolizji, utrudnień dla naszych mieszkańców chcących przygotować już swoje miejsca na cmentarzu pod Wszystkich Świętych. Inwestycja kosztować będzie blisko 250 tysięcy złotych. Prawie 130 tysięcy złotych gmina pozyskała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego. Remont w części zostanie także sfinansowany ze środków własnych budżetu gminy Żarów. Nową i równą nawierzchnię zyskają także kolejne chodniki. W remoncie są teraz ciągi piesze przy ulicy Krętej oraz Ogrodowej w Żarowie, przy której powstaje także nowy parking. To dobra informacja dla mieszkańców, tym bardziej, że chodnik przy ulicy Krętej wymagał kompleksowej modernizacji. Był zniszczony i w złym stanie technicznym. Prace remontowe trwają także przy remoncie przyszkolnego parkingu. To drugi etap inwestycji realizowanej przy ulicy Ogrodowej w Żarowie. Tutaj także zostanie ułożona nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Wszystkie prace remontowe przy budowie nowego chodnika oraz modernizacji parkingu pochłoną ponad 120 tysięcy złotych. Zostaną sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy Żarów.